Ponad 45 tysięcy podatników z powiatu tczewskiego musi rozliczyć się z fiskusem. Pierwsze deklaracje wpłynęły już do skarbówki. Od wielu lat początek roku kojarzy nam się z obowiązkiem rozliczenia się z fiskusem. Skoro tak, to pozostało nam jeszcze sporo czasu, do końca kwietnia. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie Andrzeja Rautenberga zapytaliśmy o sposoby i możliwości rozliczeń podatkowych, w tym drogą elektroniczną. Tendencja jest wzrostowa i z tego się tylko możemy cieszyć. Sytuacja wygląda następująco. Za 2016 rok ilość podatników osiągnęła pułap 59%. Progresja rok do roku, czyli w porównaniu do poszczególnych poprzednich lat, jest na poziomie 10%. Będę cały czas zachęcał i będę zachęcał do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Od 2 lat podatnicy mogą rozliczenie podatku złożyć w ręce fiskusa. Taka forma istnieje, ale do tej pory była mało popularna. Za 2016 rok skorzystało z tej formy zaledwie 78 osób. Z fiskusem musi się rozliczyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców powiatu tczewskiego. Z fiskusem średnio rok do roku, to jest oscylujemy w granicach 36 tysięcy podatników. O tej porze roku frekwencja dotyczy jest największa w stosunku do podatników rozliczających się w sposób zryczałtowany, czyli składających zeznania podatkowe do końca stycznia, czyli PIT-28. Naczelnik sygnalizuje podatnikom o możliwości skorzystania z przysługujących im ulg. Katalog ulg za 2017 rok jest praktycznie tożsamy do katalogu, który obowiązywał za 2016 rok. Czyli mamy ulgi takie jak ulga rehabilitacyjna, ulga prorodzinna, ulga internetowa. To są najbardziej popularne ulgi. Czy w tym roku będzie można liczyć na możliwość złożenia PIT-ów w soboty? W tym roku ostatnim dniem do złożenia zeznania podatkowego jest dzień 30 kwietnia 2018 roku. Jest to poniedziałek. Nie mamy takiej sytuacji, jak była w poprzednim roku, że ten okres był przedłużony ze względu na dni ustawowo wolne. Wypełniając deklarację, podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędników także poza budynkiem skarbówki. Zawsze tak było i tego się będziemy trzymali. Dotyczy to szczególnie osób starszych, które mają trudności, czy to z obsługą internetu, czy to z zrozumieniem przepisów prawa podatkowego. Akcja Szybki PIT będzie kontynuowana już po raz 10. Odbędzie się ona w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku. W godzinach 12-20 to będzie piątek i sobota. Na pewno ona się odbędzie w naszej galerii. Spotkane w urzędzie osoby zapytaliśmy, jak radzą sobie z wypełnieniem deklaracji. Czy łatwo panu wypełnia się deklarację podatkową i czy pan robi to samodzielnie, czy może też korzysta z pomocy urzędników? Nie do końca mi łatwo, bo nie wypełniam pierwszy raz, ale myślę, że sobie z tym poradzę, a jeśli nie, to spytam oczywiście i poproszę o pomoc, więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Czy sama sobie pani poradziła, czy korzystała z pomocy? Z pomocy korzystam oczywiście. Troszkę za bardzo skomplikowane dla mnie. A może jednak byłoby lepiej wypełnić deklarację elektronicznie? No tak, ale też musiałby ktoś za mnie to zrobić. Naczelnik wspomniał również o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Bardzo dobrze jest widziana taka postawa altruistyczna, czyli możemy 1% podatku oddać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co trzeba zrobić? Zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, przekazać ten 1% podatku, wpisać numer KRS-u fundacji, czyli organizacji pożytku publicznego, która się tym zajmuje, i już po stronie Urzędu Skarbowego leżą dalsze czynności, czyli przekazanie tej kwoty na rzecz konkretnej fundacji. Liczba podatników, którzy przekazują ten swój 1% podatku, wzrasta z roku na rok. Za 2016 rok liczba ta przekroczyła 1 520 000 zł, a dokonało jej prawie 30 tysięcy podatników. Jeśli ktoś popełnił błąd lub nie złoży do końca kwietnia deklaracji, musi liczyć się z konsekwencjami. Deklaracje co do zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami składamy do 30 kwietnia. Jeżeli nie złożymy, mogą być konsekwencje finansowe z ustawy karnej skarbowej. W większości przypadków jest to załatwiane w formie postępowania mandatowego i zakończonego ewentualną kwotą grzywny. A jeśli ktoś popełni błąd?
Nikt, nie znam osoby, która w życiu by nie popełniała błędów. Każdy, kto pracuje, popełnia błędy. Także jest to dopuszczalne, możliwe. Zawsze możemy złożyć korektę deklaracji podatkowej.